Siemaneczko, siemaneczko, witamy i pozdrawiamy z parku w Nysie. Słuchajcie, to poszła taka informacja wczoraj w świat, że Polacy jako pierwsi znaleźli lek na COVID-19, tak? Gdzieś tam w wiadomościach na Radio Z takie rzeczy było widać, słychać, gdzieś tam w jakichś innych, w jakieś tam portale podawały, że właśnie wynaleziono lek na COVID-19. I teraz chciałbym, żeby chociaż troszeczkę ten świat wrócił do normalności, żeby te Elka, na przykład Elka, gdzie gość zdawał prawo jazdy, żeby w Elce nie musieli jeździć z maskami w samochodzie, dusić się, żeby samoloty mogły normalnie latać, żeby wszystko w miarę mogło funkcjonować. Oczywiście zostaną z nami takie rzeczy jak pewnie opłaty, pewnie robienie badań, pewnie jakieś coś, co wiąże się z naszymi kosztami, a na przykład inne firmy na tym zarabiają kasę, to pewnie zostanie, ale żeby chociaż ta swoboda przemieszczania się po świecie wróciła do w miarę normalnych warunków, żeby bezproblemowo to funkcjonowało, żeby turystyka funkcjonowała i żeby można było podróżować, bo mieliśmy na 4 października wykupiony rejs statkiem. No i ten rejs się nie odbędzie. Dostaliśmy informację z MSC Cruise, tak? Te linie, które po prostu mają swoje statki i sprzedają wycieczki. No po prostu mają tylko na tą chwilę 2 statki, które spełniają jakby takie stuprocentowe wymogi unijne, państwowe, rządowe, czy covidowe po prostu, żeby mogły te 2 statki pływać. Jest to statek Grandioza i statek Magnifica, a wszystkie inne statki i wycieczki, które były wykupione na tych statkach, przynajmniej tutaj w Unii Europejskiej, zostały anulowane. No i na szczęście bilet miałem wykupiony w firmie Wizz na samolot. Na szczęście środki zostały mi zwrócone. Okej. Na szczęście wycieczkę kupiłem w dobrej firmie pośredniczącej, czyli w Incruises, przeglądarka, wyszukiwarka wycieczek właśnie od rejsów statkowych. Na szczęście właśnie w niej kupiłem, dzięki temu kasa cała wróciła do mnie z powrotem na konto za tą wycieczkę, którą mi anulowano. Ale kurde, nie o to mi chodziło. Mnie chodziło o to, żeby teraz zwrócić te pieniądze z powrotem na konto, żeby mieć te pieniądze. Tylko chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o to, żeby poczuć, tak jak tutaj na przykład czujemy trawę w ręce w parku, to żeby poczuć piasek, w Hiszpanii, w Barcelonie, na plaży. Żeby później poczuć następny piasek, inny piasek, jakaś inna trawa, to tam inny piasek na następnej plaży jest na pewno inny i poczuć piasek, który jest we Francji, bo mieliśmy płynąć do Francji. Mieliśmy płynąć do Włoch. Chciałem poczuć piasek we Włoszech. Chciałem wykąpać się w tym kraju. Zobaczyć, jaki kolor woda ma w Barcelonie, czyli w Hiszpanii, jaki kolor woda ma we Francji, a jaki kolor ma we Włoszech. Żeby później mieć jakieś porównanie, żeby mieć jakieś doświadczenia. Chciałem przeżyć ten czas, kiedy pakuje się walizki, kiedy jest takie są emocje, taka adrenalina, kiedy są bardzo pozytywne emocje. I kiedy jest właśnie ten czas taki, który najbardziej lubimy, wyjazdu, urlopu jakiegoś takiego, tak? Takich wakacji, gdzie znowu byśmy mniej pracowali, czyli się trochę odstresowali, a więcej czasu spędzili z rodziną, z Dorotą, z Emą. No teraz chodzi do przedszkola, czyli pół dnia jej nie ma, później ja coś robię i mamy mało czasu ze sobą. A kiedy byliśmy 2 miesiące w Tajlandii, byliśmy cały dzień ze sobą i to były fajne dni. Ja wiem, że niektórzy uciekają od dzieci i tak dalej, ale pewnie raz w roku chcieliby jednak spędzić trochę tego czasu więcej z rodziną, z żoną, dziewczyną i tak dalej. I myśmy chcieli właśnie tego doświadczyć. Chcieliśmy spróbować kuchni włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej. Chcieliśmy trochę popodróżować, trochę nabrać kolejnego doświadczenia. I właśnie tego chcieliśmy i na tym nam zależało, a nie na tym, że teraz na szczęście działamy w dobrych firmach, które zwróciły nam pieniądze na konto. No i musimy czekać, i mam nadzieję, że albo ten świat wróci szybko do normalności, przynajmniej w tej turystyce tutaj, żeby można było podróżować, albo zostanie ten jakiś lek wymyślony, że co też umożliwi trochę lepsze złagodzenie tych obostrzeń i tak dalej, w co ja w ogóle nie wierzę, że... Znaczy tam wirus może jakiś jest, ale to jest totalnie niegroźny i moglibyśmy się przemieszczać i moglibyśmy podróżować, ale
No, ktoś widocznie potrzebował to zrobić, ktoś potrzebował kasę zbić, więc jest jak jest. I mam nadzieję, no już chyba w tym roku nie, ale mam nadzieję, że chociaż na początku przyszłego roku 2021 jednak te pieniądze, które zbieraliśmy, bo one też nie były problemem, bo zbieraliśmy te pieniądze od grudnia 2019, tak? Czyli jak wyjeżdżaliśmy do Tajlandii w grudniu, to już pierwszą sobie partię pieniędzy oszczędziliśmy na kolejne wakacje. Mimo że dopiero jeszcze nawet nie wylecieliśmy na jedne, to już odkładaliśmy na następne i jakby te pieniądze teraz w ogóle nie miały żadnej roli, że płyniemy. I to jest właśnie fajne, że z Incruises, że możemy sobie odkładać. Możemy sobie odkładać miesięcznie, jeśli tylko chcemy, na swoje przyszłe wakacje. Czyli no mistrzowska sprawa. I już tak się cieszyliśmy, kiedy jeszcze jakiś miesiąc temu dostaliśmy informację, że właśnie jakieś tam statki wracają. Myśleliśmy, że akurat właśnie się to uda, że my popłyniemy. Ale myśmy akurat mieli statek Poezja, nazywa się tak. No i akurat wycieczki na statku Poezji i na wielu innych statkach, dziesiątkach innych statków zostały niestety anulowane, a w firmie MSC, tam gdzie myśmy kupili rejsy, po prostu pływają tylko Grandioza i Magnifica. No i mam nadzieję, że chociaż w przyszłym roku na początku uda się właśnie gdzieś popłynąć i doświadczyć tych emocji związanych mega z wakacjami, gdzie właśnie będzie można tego wszystkiego podoświadczać, ale tutaj komary tną. No i właśnie, że będziemy mogli się trochę odstresować, trochę pożyć więcej, tak fajnie, pozytywnie, tak, na wakacjach. Doświadczyć właśnie dużo fajnych, różnych rzeczy. No i tylko na koniec filmu jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że jeśli ktoś też chciałby spróbować takich wakacji na takim ekskluzywnym, zarąbistym statku, już chyba w tym roku nie, ale w przyszłym, ale to też jest ok dla osób nowych takich, które by dopiero dołączały, które chciałyby skorzystać z takich wakacji, bo i tak fajnie jakby sobie poodkładały na te wakacje po prostu jakieś pieniądze, że później by nie miały też tego problemu w głowie, skąd wziąć znowuż na te wakacje pieniądze. Więc już dzisiaj zaczynasz sobie odkładać na wakacje, które odbędą się w przyszłym roku i wtedy masz jakby problem z głowy, z pieniędzmi, ze stresem, skąd wziąć, nie musisz brać jakichś pożyczek na wakacje, bo są i tacy, co biorą kredyty, żeby jechać na wakacje, a później przez cały rok te kredyty spłacają, no więc bez sensu. I wtedy wakacje są dwa razy droższe, bo trzeba jeszcze oddać do banku prowizję, tak? No, więc jeśli ktoś też chciałby zacząć sobie odkładać na swoje wakacje, chciałby popłynąć takim pięknym, ekskluzywnym statkiem, zwiedzić kilka krajów za jednym zamachem, popróbować różnych rzeczy, doświadczyć i przeżyć te super chwile, to zapraszam do kontaktu. Pomogę Ci znaleźć taką wycieczkę, pomogę Ci zapoznać się z wyszukiwarką Incruises, no i powiem Ci, gdzie, co, jak działa, dzięki czemu właśnie będziesz miał lepsze wakacje w przyszłym roku. Będzie większa paczka, bo już będzie więcej ludzi, którzy będą mieli odłożone swoje pieniądze i też będą chcieli z nami płynąć, no bo takie wspólne wakacje to też mają swój urok, gdzie nie jesteśmy sami, gdzie możemy się do kogoś odezwać, z kimś pogadać, później wieczorami wspólnie poimprezować, jakieś drinki, bo oczywiście wakacje na statku to all inclusive, więc wszystko mamy w cenie. No więc zapraszam do kontaktu. A jeśli chcielibyście na własną rękę sobie poszukać jakichś wycieczek, zobaczyć jakie są ceny, jakie kierunki można wybrać, tak dalej, zapoznać się trochę ze stroną, gdzie możecie zamówić sobie takie fajne wakacje, to najprościej będzie, jak po prostu wejdziecie na moją stronę mmajerski.pl i zejdziecie sobie na sam dół. Tutaj mamy taki wielki, piękny statek i niżej mamy przejść do biura podróży. To po prostu jest najprostszy sposób na znalezienie Incruises i do dostania się po prostu do biura. Wejdźcie sobie tutaj. Na początku będziecie poproszeni o podanie takich podstawowych danych, imię, nazwisko, e-mail, potwierdzić e-mail, wymyśleć sobie tutaj hasło do logowania, powtórzyć hasło, wybrać z kraju, jakiego jesteście, podać numer telefonu, mężczyzna czy kobieta i dajcie join now. Jak dołączycie do klubu, to już Wam pokazuję, jak wygląda klub. Ok, ja już jestem na stronie Incruises i tutaj mogę Wam tylko pokazać, że mam odłożone na moje wakacje 2000 łącznie 400, 2400 dolarów, prawie 10 tysięcy złotych mam już przez cały rok odłożone na właśnie nasze następne wakacje. Coś zaraz sobie poszukamy, wybierzemy na przyszły rok i na pewno gdzieś popłyniemy. A jeśli chcecie wyszukać sobie jakiś rejs, to wchodzicie tutaj w zakładkę Cruises, dajecie Global Cruises i tutaj mamy wyszukiwarkę praktycznie po całym świecie, gdzie możemy takimi statkami popływać. Karaiby, tutaj nasze właśnie Europa,
Australia, Azja, Alaska, Kanada, Grecja, Hawaje, Bermudy, Południowa Ameryka, Meksyk. Także naprawdę wycieczek jest od koloru do wyboru. Wpisujecie sobie tutaj podstawowe dane, gdzie chcecie, na przykład po Europie, jakimi liniami. Myśmy właśnie mieli tą linię wybraną MSC Cruise i tutaj, tak jak widać, oni mają tyle statków dostępnych po prostu ze swoimi wycieczkami i pływa na tą chwilę tylko Grandioza to ten i Magnifica to ten. A myśmy mieli, oj kurczę, myśmy mieli na statku Poezja. Gdzie ta Poezja? O tu. Myśmy mieli płynąć tym statkiem. Poezja, startować z Barcelony. No ale to popłyniemy w przyszłym roku. Popłyniemy w przyszłym roku. Tutaj jeszcze możecie sobie wybrać port, z którego chcielibyście sobie wypłynąć. No i na ile dni, czyli na przykład 6-9 nocy średnio. Data, kiedy, od powiedzmy listopada do powiedzmy maja przyszłego roku. Ok, ja tutaj sobie dam tylko all cruises, all, powiedzmy, a nieważne w sumie skąd, Europa. No i dajemy search i wyszukuje nam wszystkie dostępne wycieczki MSC i nie MSC, Royal Caribbean, także wszystkich linii, które mają swoje wycieczki, oferują jakieś swoje wycieczki, to tutaj nam się pokazuje data. To jest 22 maj, powrót 29, więc na 7 dni. No i można sobie później sprawdzić, tutaj wchodzimy view cruise i widzimy cenę i wszystko, możemy sobie tutaj zabukować. Także tak wygląda wyszukiwarka Incruises. Ok, w opisie tego filmu umieszczę Wam linki bezpośrednio do Incruises, do mojego bloga też, abyście mogli w prosty sposób przedostać się po prostu tutaj na tą stronę. A jeśli jesteście osobami, które pierwszy raz wpadły na mój kanał, to zachęcam do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę. No i na razie, cześć, do następnego filmu. Pozdrawiam.